na pewno podane, bo nie każda. Ontologia na przykład Tomasza, albo świeża ontologia Krąbca, no, absolutnie nieformalne, powtarza Krąbca, nieformalne, natomiast ontologia formalna będzie kiedy? Wtedy, kiedy jest zaksjomatyzowana, kiedy jest formalizowana, no i kiedy, prawda, jest to dodatkowy warunek, posługuje się pojęciami matematycznymi, w miarę potrzeby, w tej części merytorycznej już, a nie formalnej. Teraz chciałem pokazać, że ontologia formalna zaczęła się w XVII wieku u Leibnica. Tegoż Leibnica, o którym mówiła Aurora Świętokrzyska, tylko dużo młodszego, bo już jako doktorant, a z lat 20, w swojej rozprawie doktorskiej dał tego obligatoria, dał taki dodatek, który porównał do Rabi Kusurowajgen, jego mentor w matematyce, żeby dał dowód zrobiony metodą matematyczną. I chciałem tu pokazać, jak prześledzić, na czym polega właśnie ta matematyzacja. To jest taka implicita, ale jest tam bardzo ciekawa. To jest ta moja informacja. O właśnie, dziękuję bardzo. To za słowo napisałem. Proszę Państwa, pierwszy punkt nawiązuje do preparatu profesora Miłata. Bardzo się cieszę, że w tym kontekście się znalazłem. Mnie interesują ontologii, szczególnie takie wielkie alternatywy. Nie takie zwyczajne, że każdy byt jest czerwony lub nieczerwony, bo to jest banalne. Oczywiście ta alternatywa nic ontologicznego w sobie nie ma, ale na przykład każdy byt jest przygodny lub konieczny. Dlaczego ta alternatywa jest taka ważna? No bo wynika z sposobu istnienia. Sposób Bóg istnieje, zbyt konieczny istnieje inaczej niż byt przygodny. Klasa istnieje inaczej niż indywiduum, prawda? Więc to są takie wielkie kategorie, takie wielkie przedziały ontologiczne. Jeżeli sumujemy, dostajemy wtedy całość ich. No i właśnie, jeśli tak, to problem istnienia Boga jest problemem z gruntu ontologicznym, ponieważ to mieści się w tym podziale, byt konieczny lub byt przygodny. Więc pierwsza teza moja jest taka, że temat, który podjąłem, ten grunt Leibnica, jest istotnie przed zagadnieniem ontologicznym. A teraz, czy jest to ontologia formalna? No oczywiście nie może być ontologia formalna w obecnym naszym znaczeniu, bo nie było do tego środku. Nie było tej logiki, która w tej chwili mamy do dyspozycji. To nie tak. Znaczy, to właśnie tak. Ale były takie początki tej ontologii formalnej. Jeden z rzeczy to, że była zaksjomatyzowana, a po drugie, że było tam pojęcie, pewne matematyczne, pojęcie nieskończoności. Dlatego Leibniz miał prawo zadeklamować ten swój utwór, demonstrację egzystencji idei albo matematyka certitudinem exacta, dowód istnienia Boga, wykonany z pewnością matematyczną. Bo matematyczna była metoda aksjomatyczna i matematyczne było tam jedno z pojęć, mianowicie pojęcie nieskończoności. Geometrycznej oraz postulaty. To jest ciekawy element. To są jakieś reguły konstrukcji. Jakie byty można skonstruować, żeby osiągnąć zamierzony wynik dowodu. To jest bardzo ciekawe, jak to zrobił Leibniz. Więc dał definicję Boga. Proszę, to była nowość, to był wynalazek. Jak zaciekniemy do tej klasycznej dowodu Tomasza Zakwinu czy Suareza, tam nie ma czegoś takiego jak definicja. To może coś zabawne, był świadomy, że jak na tych pięć dowodów, to jest problem, czy jak się obiekt udowodniony w pierwszym dowodzie ma się do drugiego. Czy poruszacz taki, prawda, ostatni, jest zarazem bytem, który jest przyczyną wszystkiego. Tego się nie da rozstrzygnąć, jak nawet definicji każdego z tych pojęć. To będziemy mieli problem, czy Bóg Leibniza
jest Bogiem Leibnica w tym, czy Arystoteleza w tym dowodzie, czy pierwszy poruszacz, to jest zarazem ten najdoskonalszy. Tego też nie rozstrzygniemy, ale jeżeli mamy taką definicję, możemy próbować. Więc tu jest trzy takie pojęcia, które potem znowu definiowane substancją niecielesną o mocy nieskończonej. Substancja to, co porusza, lub jest poruszane, moc nieskończona to jest taka właśnie moc, zdolność poruszania przedmiotów po ziemi nieskończonej, więc niesłychanie złożonych. Proszę Państwa, teraz ten postulat. To jest ciekawa sprawa. Tu wiele razy padało, proszę preparacie profesora Świętorzeckiej, pojęcie aksjomatu abstrakcji, czyli komprehensji, czyli definicyjnego. Otóż on jest tak sformułowany tutaj, jakby to chodziło o aksjomat abstrakcji, bo no, widzimy się, jeżeli można mieć dowolnie wiele rzeczy, to wtedy można to pojąć te rzeczy jako jedną całość. No to jest jakby właściwie aksjomat Kantora, ale dalej ciekawe, to też potwierdza się jakby to wrażenie, że to jest klasa. Podobno Kantor, kiedy był poproszony, żeby ta definicja pojęcia zbioru czy klasy, to nic nie powiedział, tylko wstawił sobie taki gest. Komprehensji, obejmowania. Wiele przedmiotów można objąć bezwzględnie. Ale to wtedy wychodzi coś absurdalnego, bo jeżeli klasa, to nie może być poruszana. Klasa jest obiektem abstrakcyjnym, tego żadnym pchnięciem czy pociągnięciem, czy inaczej poruszyć się nie da. Wobec tego trzeba to inaczej. Ja długie lata się męczyłem z tym, czy to chodzi o aksjomat dogmy wartościowy, abstrakcji, czy chodzi o jakąś sumę neurologiczną. Wreszcie przerzucałem książki z aplikacjami kartka z notatkami z dawnych lat. Na tej kartce jest czarno na białym, nawet wrzuciłem znaku plus, wrzuciłem słowa sumę, że to chodzi o sumę neurologiczną. To jest w porządku. Taka suma jest obiektem, prawda, materialny, można ją poruszać jakimiś środkami, jakie do dyspozycji ma ten poruszacz. Więc jak tworzy się ten obiekt złożony? Interesują nas przedmioty, które się ruszają. To jest taka obserwacja zawarta na końcu, że jakieś ciało, jedno czy więcej, jest w ruchu. Teraz aksjomat czwarty mówi nam coś takiego ciekawego, co wymaga nowej refleksji głębszej. Jakiekolwiek ciało ma nieskończoną, każde ciało ma nieskończone liczbę części, to jest to właśnie skądinąd, jest nieskończenie podzielne. I tylko, ale teraz to jest ciekawe, że argument, że Pan Bóg może poruszyć to ciało, znaczy teza, że Pan Bóg się porusza, wymaga od Boga mocy nieskończonej. To jest bardzo dziwne, bo ja biorę dowolne ciało, na przykład to, to zawsze z miejsca na miejsce poruszyłem, a wcale się nie poczuwam do mocy nieskończonej. Takowej nie ma. Co to tu może chodzić? To mi się wydaje, że jest taki przypadek, że Leibniz porozumiewał się językiem Arystotelesa, ale już myślał w kategoriach monadologii. To się coś robią, dobrze łączy z tym, że to jest poruszacz, który jest niematerialny. Bo co to znaczy poruszyć ciało? To może znaczyć tyle, że po prostu wybiera na działanie fizyczne, ale może być tak, jak programista porusza, prawda, komputer, żeby wykonał określone zadanie. To jest też rodzaj poruszania, jakby poruszania intelektualne. Jest ciekawa analogia z takim pomysłem Eda Fredkina, fizyka kwantowego i kosmologa, który uważa, że wszechświat jest komputerem cyfrowym, który kieruje, ma program kierujący jego własną ewolucją, ale ten program jest zewnątrz, trzeba taką nazwę dyskretną, ty Adam. Nie Bóg, nie absolut, Adam. Ten inny, co jest zewnątrz poza światem. I to jest też istota argumentu Leibniza. Jeżeli połączymy wszystkie ciała, taką jedną sumę neurologiczną, wszystkich ciał, to jest zresztą kolejna jeden na przykład, że jeżeli coś jest w ruchu, elementy są w ruchu, to i cały jest w ruchu. Jakby robisko, prawda, oglądane z góry, widzimy, że każda łódka się rusza, to robisko się rusza. To jest może dyskusyjne, ale w każdym razie tak to Leibniz przyjął. No i wtedy, jaką mamy sytuację, jest takie wielkie, ogromne cielsko, złożone z wszystkich przedmiotów, które się ruszają w jakiś tam sposób. No i ono jest podzielone w nieskończoność, znaczy
ta mrówka, nawet jaka wejdzie, to jest dzielna komórki, komórka i tak dalej. I Leibniz uważał, fenomenologii, to jeszcze nie ma tego śladu, ale nie tak przeczucie tego, że ciała organiczne są podzielne na nieskończoność. Wobec tego, żeby one się ruszały, trzeba skonstruować taki program, który wymaga mocy nieskończonej. Jak jest nieskończenie jednego elementu, musimy to jakoś zharmonizować, żeby ta struktura funkcjonowała jako obiekt poruszający się. Na przykład, żeby ja tym muszę Państwem spacerować, to trzeba było nie dać na pomysł pana wokalna ewolucji, jak mówią niektórzy inni, żeby tak mnie skonstruować, żeby mógł i mówić, i chodzić, i mogę wszelkie ruchy wykonywać. Więc to jest chyba taka myśl. I to jest myśl, którą chciałem poddać pod dyskusję, no bo nie spotkałem nigdy w literaturze, że to poruszanie w tym dowodzie tak naprawdę to nie jest poruszanie fizyczne, tylko poruszanie intelektualne, to zgadza się z tym, że Bóg jest substancją niematerialną. Jak jest niematerialny, jak można się popychać, popychać, będzie robić grawitację? Nie może. Jego poruszanie może być tylko czysto intelektualne. Także moja hipoteza historyczna jest taka, że w tym dowodzie mamy ukryte, implicyte dane zalążek już monadologii. Tylko, że Państwa, na marginesie napisałem takie wzory, których nie korzystam, bo skorzystanie polegałoby na tym, że trzeba to powiązać jeden dowód, pokazać, że to wynika konkluzja, te formuł rachunków predykatów. Ale to by nie starczyło na to czasu. Natomiast chciałem to podać do dyskusji. A w ogóle chciałem przy okazji powiedzieć, tutaj, kiedy mówię o dyskusji, że zrezygnowałem z osobnej dyskusji, tylko się prawda chętnie zgodziłem na wspólną, przy założeniu, że będę mówić od Państwa głosy krytyczne jakieś na piśmie. Mianowicie, wracamy do początku i to podaję adres, pod którym jest, ten tekst w całości i można wtedy się czekać poszczególnych punktów w postaci komentarzy do wpisu próbowego. Także ja nie wierzę, żeby to miało wielki skutek, bo ten blok, prawda, jest aktywny, ale jakoś super aktywny, ale być może tej pewnie się skusi, miał być wytknie. Dlaczego to jest takie ważne, właśnie te formuły? Dlatego, że każda formuła jest jakąś interpretacją, to jest dyskusyjna. Ja zresztą wiem tekst angielski, że przychodzę Kena i Urasty, gdybym dał obrazy, to byłaby jeszcze jedna interpretacja. Więc już się tego oszczędzi, pisze tam w interpretacjach w języku angielskim, to jest przykład z łaciny, i w języku logiki predykatów. Ile jeszcze czasu? 3 minuty. Oj, dobrze. To w takim razie przejdźmy szybko do czegoś takiego. Z tą nieskończonością, o której jeszcze nie powiedziałem nic, a która jest wyliczona, prawda, definicji Boga. Że ma moc nieskończoną, o której starają się dowieść, że pokazać, że jest ona nieskończona w sensie poruszania intelektualnego, a nie poruszania fizycznego. No więc to jest pojęcie bardzo ujadalnicenie jasne. On nie miał dobrej jakiejś wizji prekursorskiej, to mówił na myśli Kantora, czy przeciwnie. Ale my dzisiaj potrafimy to powiedzieć znacznie dokładniej. I powstaje pytanie, co to jest za rodzaj nieskończoności, który jest potrzebny, żeby poruszać wszechświat. Każde ciało przeszedł poruszać osobno. Tutaj niestety tego zupełnie nie zdążę, tylko Państwu po prostu pokażę naocznie i zachęcam do lektury. Podsumowanie będzie niezbędne, bo wszystko jest podsumowane w tej chwili. O, tutaj właśnie, tak. Tu są dwa cytaty z Turinga. Z pracy mało znanej z roku 1938, a druchowa na tygodniu. Turing tutaj, idąc za Gedlem, ale jakoś powolniając wyniki Gedla, twierdzi, że dla każdej maszyny, która rozwiązuje pewne problemy, ale innych nie rozwiązuje, może być istnieć maszyna mocniejsza, która rozwiązuje wszystkie poprzednie i te nowe problemy. I to jest istota tego cytatu. I drugi cytat. Skąd się to bierze? Skąd ta maszyna takie cuda robi, prawda, że znajduje coś, czego nie potrafi jej poprzedniczka w tym ciągu? Znaczy, obliczalne były nieobliczalne. I to, co przedtem było nieobliczalne, staje się teraz obliczalne. Co było inaczej, więc co było nieodczygalne, staje się odczygalne. I tu wprowadził pojęcie wyroczy, bardzo tajemnicze. I ostatnie zdanie, jak to rozumieć? Otóż
i sam Turing dał temu powody, ale wyraźnie jego interpretatorzy, na przykład Andrew Hodges, znakomity biograf Turinga, że Turing ma na myśli coś takiego jak ludzką intuicję. Intuicja matematyczna to jest po prostu faktem na każdym kroku. Więc to jest, Turinga trudno to podejrzewać, bo jego późniejsze prace bardzo tak zmierzały jakieś kierunku eliminowania inteligencji. Na przykład to jest Turinga zupełnie nie uwzględnia. Ale to jest takie, że tak jest i to jest chyba myśl warta kontynuacji. Widzimy, proszę Państwa, dwie rzeczy, na moment ostatnie zdanie podsumowania, że Lenin był rzeczywiście genialny, ale w wielu innych miejscach jako prekursor, w tym przypadku ontologii formalnej, zrealizowanej częściowo, tylko bez formalizacji, ale zaksjomatyzacji jest pojęcie matematycznej nieskończoności, to jest jedno, a po drugie, ile my drugim na tajemnicę, zgodnie z tym obrazem Bacona, że jak stoimy na ramionach, nawet będąc skarbami, na rynach olbrzymów, to widzimy o wiele więcej. Więc chcę Państwa tutaj ucieszyć tę perspektywę, że widzimy dzięki do jednogości i do wicepredykatu o wiele, wiele więcej niż Lenin, chociaż on zapoczątkował ten nurt ontologii formalnej. Bardzo dziękuję.